Ta-ra-ra-ta-ta-la-la-la. Co tam u was? Powiedzcie mi szczerze, jak wam minął dzień? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Reigns. Wracamy po przerwie chorobowej, że tak powiem, z powrotem do uzurpowania tronu naszej dynastii Lamiellonów. Na początku odniosę się do tego, co pisaliście mi w komentarzach. Pamiętacie, że był taki event, w którym jakaś tam, nie pamiętam jak się nazywała, ale ta babka od Białej Magii podała nam daty. Podała nam 6 dat, w której możemy przechytrzyć diabła. No i teraz ja bym chciał się przez te daty, że tak powiem, przerzucić. Zobaczcie, jedną z dat, jak się tutaj ładnie ustawimy, czy to jest to 842? Zgadza się, zobaczcie, przy tych datach są znaczki. I wydaje mi się, że te same znaki pojawiały się również w ruinach. I to może być podpowiedź, jak wejdziemy do podziemi, może nie do ruin, ale jak wejdziemy do podziemi, proszę bardzo, to jest przecież znak siarki, tak, alchemicznej, więc może jak trafimy na te znaki znowu, to może one będą nas jakby tutaj przeprowadzać dalej. Chociaż z tego co widzę, to nie, 683 było. 683 to jest to. Okej, znak siarki nie był związany z tymi latami, które tutaj mieliśmy podpowiedź. Więc mamy jakieś dziwne kółeczka, mamy jakieś tam kółko z kropką, tak? I mamy jeszcze tam, widzieliście dalej jeszcze jakiś symbol, więc wydaje mi się, że te symbole, o właśnie, kółko z kropką, jakiś cycek czy coś, i na samym końcu mamy jeszcze jeden symbol i być może te symbole rzeczywiście przydadzą nam się tam do tych ruin całych, czy do tych podziemi, jakkolwiek to nazwać, widzicie? To może być ten 1043 rok. I mamy trójkąt, więc jeszcze musimy poznać jakby 3 symbole i to może nam pomóc wyjść z tych cholernych podziemi. To jest oczywiście mój strzał, ale z tych hintów, co widziałem, pisaliście mi w komentarzach, to być może to jest dobra ścieżka. Lećmy, 1007 rok. A new farming technique has considerably improved the harvest. What do you want to do with this income? No to już wiemy, chcemy sobie zastawić może gotówkę dla siebie. Bit of fencing. Dobra, a poćwiczmy z nim, może coś nowego się nauczymy. Where did you learn that move? The hospital? With a pretty nurse? Yes, it's called Black Death. Okay, you feel General Bloomington is plotting something. Angry Boar. I znowu mi się udało pokonać gościa. Cheating pig. Aha, czyli jak ćwiczymy, to ty jeszcze możemy poznać nowe ruchy mimo wszystko. Okay, do you want to know how to improve? Ale to już wiemy, nie. No właśnie, zaraz by się okaże, że trzeci rok władzy i ja już mam za dużo kasy. The apocalypse is coming, my lord. Do you fear God? No, I'm good. Nie boję się go. A convent of nuns has started meowing like cats. Okej, to znamy. General. Okej, niech będzie trochę z tej strony. Okej, we need to build a new church. No to możemy, proszę bardzo. W sumie okej. Możemy trochę poświęcić budżetu na to. Wydawało mi się, że tego gościa już uciechałem. On dalej żyje. You should have an affair with Lady Charlotte. Yes? No. Okej, niech będzie. My lord, as long as we don't kiss, I can't do anything. Okej. No. Musiałem przyjąć jakiś rozwój sytuacji albo coś. The message says, a village in the south is encouraging polygamy. Send the army, send the church. Okej, wyślij kościół. Dlaczego zdobyłem uznanie kościoła, skoro miałem wysłać kościół? Myślałem, że oni będą niezadowoleni z tego. Don't tell me, I see a king, a nobleman. A king? Full of glory and regal composure. In front of him lay ruins, a dog? With red eyes and a smirk. Here he comes again, the devil. Oh. Carry on. That will be 60 gold pieces. Oh yes. Dobrze, masz. Może mi powie coś w przyszłości więcej, tak? We may have a problem. A monk has started to bite his brothers and it's spreading fast. General? Aha, okej. Okay. Myślałem, że znowu mi się to, że to uszczupli religię. This is probably a case of lycanthropy. I don't deal with that. Werewolves, I command you. Werewolves? Okej. Okay. I don't think so. No, you should call that cruel lack of physical activity. Dobra, niech będzie. Could we dismember Graham Lustang, please? This clown broke down a trebuchet. Okej, zawołam go. I was playing tennis with a giant he won. Tak, to znamy. Pay the army, albo go away. Pay the army. Niech będzie. A foreign merchant is selling new farming tools. Oczywiście, że chcemy skopiować. Please stop the cowardly and stupid massacre of innocent young women. Oto Lady Karkowia mi wtedy o tej białej magii powiedziała. Yes.
Niech będzie. The Merchants Guild is selling goods traditionally produced by the Abbey. Put an end to this. To wtedy zdobędę religii dużo i mało kasy. To chyba chcę w drugą stronę. O, właśnie. Dobrze, to wyemancypowałem. Co? Wykombinowałem. O. We need better defenses. The barbarians from the Eastern Baronies are the border of our kingdom. Yes. Niech będzie. There are too many people to execute. I need help from the army. Yes. Niech będzie. A fine company of your drunken soldiers ransack the abbey. We want justice. To dużo spadnie u armii, to dużo spadnie u kościoła. Niech spadnie u kościoła. I think we should attack the kingdom of the west. A nice fashionable war. Nie. O, nie w tę stronę. What are the values of a good king? Mine? Overrated. What are the values of a good king? King? To co on mówi o kopalni? Overrated. Nie mam pojęcia. Overrated. Ajajaj, nie w tę stronę. Nie chciałem tego. Nie wiedziałem w ogóle, jaki będzie efekt. Miałem wrażenie, że spadnie u ludzi. I would like to conduct new research on weapons and warfare. Will you help? Yes. No. Yes, bo to spadnie wtedy chyba u ludków. O, świetnie. Oj, tylko muszę uważać na armię. Our flag should be changed. It's really not fashionable. What are the options? A red cross on a golden field. Yes. No niech będzie, mamy nisko u nich. O, bardzo dobrze. The people of a western village are afraid of goblins. Who should take care of this? You? The church. You. Niech to szlak. Myślałem, że populacja nie będzie. O Jezu, czy społeczeństwo nie zaakceptuje tej decyzji. Niech ich szlak. It's anarchy. It's the streets, my lord. In the streets. A large mob is breaking into the castle. Moi drodzy, anarchia. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek zwycięstwo anarchią, więc to jest zawsze jakiś sukces. Okej. Okay. W każdym... You reign and there, but no one harms you. You die many years later, praised and well remembered. Okej, okay, no to w sumie, wiecie, no, nie jest źle, nie? Nie było jakiegoś tragicznego końca. Jakoś tak, wiecie, nie za bardzo staram się jakoś bardzo kombinować w długość rozgrywki. Bardziej chciałbym odkrywać nowe sekrety. Long live the king i odkrywać te wszystkie tutaj rzeczy. Recruit the minstrel, discover a new world i write a war song. Takie rzeczy bym chciał odkryć. The miners are refusing to dig in the mine, they won't raise. Niech ci będzie. The message says, a small village in the eastern baronies created a golem. Czyli mamy jakiegoś golema. General? No way. General! O Jezu, kasa spada. The queen of the south is offering you 40 books. We should build a bibliary. Jak połączyć bibliotekę z library? Bibliary! Oczywiście. We should build library. To wtedy ludzie będą mnie bardziej lubić, a ja nie chcę, żeby mnie lubili. Niech spadają. The doctor is conducting ungodly experiments in a hidden room. He must be stopped. Zatrzymajmy gościa. Nie, jestem świadomy tego, niech religia spada. A group of fanatics have ransacked the hospital, pretending only God can heal them through your holy touch. My lord. Yes, I can. No, I can't. Yes, I can! The king of the west has been informed of the state of our army and is now attacking us. Mobilize and attack, albo mamy mało w armii, pewnie o to chodzi. Retreat and regroup. Niech będzie. The goldsmiths of the capital created a cartel to organize the trade. They want your approval. A, to będzie zaraz, ja wiem co tu się stanie. Niech będzie. People think you are a good king. We should tax them more. Okej. Okay. Tak akurat bardzo dobry efekt był. We lost the war, my king. We have to accept our enemy's conditions. Niech będzie. Wszystko spadnie po trochu, a nie tam bardziej coś. Your church is... George? George, jasne, George może. Your church is weak. And the people blasphemous. No i co mam zrobić? Yes, no. Zgadzam się, więc może trochę religia podniesie się. Give us enough power to enforce divine justice in your country. The Pope is ready to pay the price. Tak, niech będzie. Bo może to mi minstrela pozwoli zrekrutować. A ship has been plaga. A w ogóle zobaczcie, na dole straciłem jakiś znacznik. I nie mam pojęcia, czy to nie jest właśnie związane... To nie było coś, co mnie chroniło przed tą plagą. Tak, zrobimy quarantine. Oj, armia ledwo dycha. The peasants are revolting. Large groups of people are ransacking the capital. Your army is overwhelmed. Close the castle gates. Reinforce the army. Reinforce the army. Dobra, trzeba by było wesprzeć, bo było kiepsko. I'm acquainted with a minstrel of great renown. Let's fill the air with dulcet tones.
Cokolwiek on chce zrobić, niech będzie. Wow, Recruit the Minstrel! No właśnie, to było to! Tak! Nowe karty, Divine Soundtrack! Weźcie, idź stąd, napisie, bo nie widzę. Perhaps this will rise the spirits of the kingdom. O, mam nadzieję, tylko muszę uważać, bo religia bardzo wysoka, a budżet ledwo wszędzie. I could build a hospital to prevent a surge of epidemics. Nie mamy kasy. What about the doctor? Sire, your urine smells like rhododendrons this morning. You should avoid riding for a while. Okej. Okay. Jakim cudem spadło mi uznanie armii pod kątem tego, że nie jeżdżę na koniu? What the fuck? Do I really have to tell you the doctors can't run the hospital? No. I didn't intend to. So about the hospital? Yes. No. Pewnie u ludzi stracę. Yes. Jeżeli zbuduję szpital, nie wiem jak. Mój budżet ucierpi, nie mogę. Sorry bardzo, ludzie. A great fire is destroying my castle. Your castle, my lord. Save the garrison. Save the treasury. Save the treasury. Zdecydowanie. Yes! To szlak. Za nisko miałem wszystkie znaczniki. Niestety. I mnie rozpitoliło, to chciałem powiedzieć, bez przesady. Robert w ogóle był. Robert the Patron. The Patreon. Znaczy to prawie jak ten, jak patroni z tego, z... no, z Patronite'a. Dobra, musimy odkryć nowy świat, napisać piosenkę wojenną i spotkać niezdarnego przepowiadacza? Gościa, który będzie robił przepowiednie. Zobaczcie, w ogóle 1046, a nie, to nie 43. Chciałem zauważyć, co się dzieje w 43, ale jakoś to pominąłem. Możecie to sobie zobaczyć jeszcze raz. Zwrócić uwagę, czy jakiś konkretny event był, czy niekoniecznie. The Kingdom of the South claims that you are bereft. Aha, tak, to wiem, że chcemy. A man claims the recent epidemic of dysentery was in God's plan to... Przepraszam, God's plan to bring love to the world. Yes? No. No, I'm Meet the Clumsy Prophet. Jest! Proszę bardzo. Awkward miracles. Dziwne cuda, okej. Okay. A man enters the throne from room pushing Father Brown away. Okej, okay, no, mamy nową postać. Boże, kto to jest? Brother, pray with me. Angels sent me signs of his will and it's not looking good. The beast. This is the private throne room. What signs? Jakie znowu znaki? Whenever I go, everything crumbles and dies horribly. I bring the devil to fortify our father's faith. All right? God? This is outrageous. This is contagious. This heretic needs to burn. Nie. Zostawię go. Może coś ciekawego będzie się działo. My lord, the archbishop of Rigsburg judged Brodus of Fasfalisby, a heretic, and sent him to the executioner. Can't any of you just do what I say? No właśnie. I was resurrected to spread the words of joy and love for God in this crumbling country. Nervous laugh, deep sigh. Niech będzie nervous laugh. Not my fault. He tripped on a guard with a torch, resulting in the burning of the gibbet. O Boże, jaka pierdoła. Concert smirk, low curse. Long live the king. I will pray for the prosperity of your majesty. Nie chcę, żebyś mi się tutaj modlił, chociaż w sumie mógłbyś, bo mi trochę religia spadła. Kto to jest? Gottfried Wauchan. What? I'm Gottfried Blud and I think I found a new commercial route to the Orient by sea. Please finance my expeditions. Niech ci będzie. The eastern baronies are at war against the population is crossing fronting as we speak. Welcome them. Close the frontier. Welcome them. O Jezu, religia spada. My family laughs at the size of our castle. We should build a bigger palace. Niech będzie, bo mam mnóstwo kasy. We should organize a curfew. The streets of the capital are not safe at night. Nie. I haven't found the route to Orient yet, but I won't give up that easily. Okej, okay, dobra, niech masz trochę jeszcze kasy, niech znajdzie inną drogę do Orientu. We should reach out to our audience, show that we care. The executions are boring, add fireworks and silly games. No. Wolę uzyskać trochę więcej u armii. I heard strange noises in the castle last night. We should have more guards patrolling. Yes. No i co? I chcę więcej patroli i jakim cudem uszczupla mi to armię? Nie rozumiem tego. I would like to open a couple of shops
For My Wares and Charms. Where's Lady Krak... Dobra, to może u religii trochę mi podniesie. Nie podniosło? No przecież Where's and Charms to chciałabyś... Może to wiecie, że chodziło, że to jakaś czarna magia. Ale ona przecież białą magię uprawia, tak? Wydawało mi się, że to z religii mi podniesie. Czasami naprawdę ciężko jest mi zdeterminować, jaka decyzja... Jak decyzja wpłynie na to wszystko, co się tu dzieje. No i świetnie. Rebelia. Czy kiedykolwiek mi spadła religia do zera? A pagan mob murdered you during the escape attempt. Możemy sprawdzić, jakie mamy zakończenia, żeby zobaczyć. Żeby było ciekawiej. Baduin the Blessed. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, że nazywamy się jakiś Baduin teraz. W ogóle imiona nam się bardzo zmieniły. Gdzie są George? Edward będzie. Dobra. Niech będzie. Hear about the conspiracy, okej? Zobaczmy sobie. Tutaj zawsze wygram w Red Dwarfa, okej. Royal Deeds, Memento Mori, zobaczmy. No, trochę mamy tych typów śmierci, widzę. Ale niekoniecznie... No, jeszcze mamy sporo tych śmierci do zaliczenia. Widzicie, można by powiedzieć, że powinno być 8. A tych śmierci jest o wiele więcej niż 8. Dobra, no to lecimy dalej. Edward! The river drop is flooding, okej. We need help from the church and the army. Yes? W ogóle teraz kręcę dookoła teraz. No. Niech będzie. I haven't found the route to the Orient yet, but I won't give up that easily. Dobra, weź szukaj. The east and the south are coordinating another attack. Should we ask west for help? No. Sami sobie poradzimy. One of our decisions will kill thousands of innocents. O kurczę. Which one? Which one? Our enemies are attacking our embassies. We need to protect them if we want to stop the war eventually. Yes. Our beautiful capital smells of garbage half the year. Let's build a sewer system. Czy w ogóle mnie stać? No i tak mogę przegrać szybko. Potrzebuję kasy. The eastern baronies are attacking. We will only prevail by enlisting the population. Yes? No. Ale jak zrobię enlisting population, to spadnie mnóstwo ludzi i chyba przegram. A jednak żyję, ale spadło rzeczywiście. I found a new world, it has trees of gold, rivers of silver and mountains of diamonds and some uncivilized savages. To może a new world jest. Let's establish colonies? Okej, okay. Let's establish colonies. The settler discover a new world, tak myślałem, zobaczcie, rośnie kasa, rośnie armia. Colonies. The new world is adding to the treasury and the army every year, but will you be able to manage such an empire? Okay, czyli non-stop wzrost armii i kasy. A ship has been quarantined. Dobra, kwarantanna całego portu, bo to akurat mi ładnie tu opuści wszystko. We lost. We have to accept our enemy's conditions. Jak powiemy yes, to spadnie wszystko. Muszę chyba poczekać, aż trochę budżetu mi podrośnie, bo inaczej będzie słabo. Dobra, chyba wystarczy tego czekania, więc yes. These savages are pristine pages to write the name of God upon. We will educate them. Dobrze, edukuj ich, niech będzie. Brodus of was trying to burn alleged invoice of the Antichrist, yet he managed to kill himself. Let's organize a pretty funeral. Good riddance. Niech będzie pretty funeral. My lord, what about a bit of fencing? I'm a good teacher. Okej, dobra. I'm guard. Dobra, I'm going to defend. Jak ma zamiar defendować, to ja też zrobię scary. Coś takiego. I'm going to attack you. Ja też. Wow, proszę bardzo. I nie umów treacherous hornet. Zobaczcie, czyli jak będziemy z nim cały czas ćwiczyć, to cały czas będziemy zdobywać jakieś nowe ruchy. Ja o tym zapomniałem. Do you want to know how to improve? Yes? No. The Kingdom of the South claims that you are betrothed. Okay. Declining may trigger a war. Powiem szczerze, raz zrobimy niebo, jeszcze tego nie robiłem. My lord, the wolves are eating our children. Can we hunt them? Hunt them myself? You are bluffing. You are bluffing. O Jezu, armia wzrasta. There is a cholera outbreak in the capital. It's the Blue Death. Treat the population. Close the castle gates. Tak, treat the... Oh, stupsko. We should attack the Kingdom of the South. They are growing stronger. Yes. Dobra. Our country is at peace and business is good. You should keep the treasury full of harder times. Yes. I can teach you a few things about white magic. Yes. A way to learn happiness? Something else? A way to learn happiness. Yes, niech będzie.
Why would you need a spell for that? Happiness is neither a trick nor a trinket. Yes. I can't give you happiness, but maybe I can remove something that makes you unhappy. The queen, the crown. The queen! Good then, because you are not married. Yes, świetnie. Chyba nic się nie udało. General Blomington is someone sweeping upstream, if you say so. If you say so, dobra, się udało. We should trade with the Orient. We can offer the crown profits made. Nie. Your Highness is tough. What about 20%? No. My lord, would you like to hunt some wild pigs? No. We need money to organize the annual spring festival. It will be amazing this year. Yes. Would you like to marry your princess neighboring kingdom? No. Dobra. Tweet. It seems the bird was carrying message, but it's not there anymore. Look on the windowsill. Look under the throne. On the windowsill. Niech będzie. You find arm. Znowu. Arm. Ale nie wiemy, co jest z drugiej strony. This message must be simple. Let me send some men to the borders. No. O, pięknie. Ło kurcze. Zobaczcie, jak spadła mi armia. Po prostu idealny strzał, po prostu bym powiedział. Bardzo dobra decyzja. It was an important message. No, ale niestety to było potrzebne zrobić, żeby przeżyć to, że mamy tak dużo armii. The colonies have started an uprise. Those savages won democracy elections and fair trial. Save the settlers. Save the money. Save the money. Tylko, że niestety przerwaliśmy naszą zabawę i jednocześnie... No właśnie. Jednocześnie ludzie nas nie lubią. Także tak się skończyło. Edward the Settler ustanowił, odkrył nowy świat. No i niestety pod koniec, jak już powiedzieliśmy, do widzenia temu nowemu światu, no niestety nas, że tak powiem, powiesili. Dobra, jeszcze raz, niech będzie, polecimy dzisiaj ostro raz jeszcze. Geralt, tęskniłem za Geraldami, jeszcze tylko George jest potrzebny. Mam się umówić z gołębiem? Czy ta gra idzie w jakąś dziwną fazę? Zobaczcie, jest kolejny znak, ale 1214 rok mam zapisany następny, to chyba nie jest 1214, jakiś inny znaczek jest ciekawy. Jedźmy. Na randkę z gołębiem. No, jeszcze mnie obsra i dopiero będzie. I can draw red ants to the bed of the... Dobrze, niech będzie. You put the eastern baronies in a state of turmoil and unorganized power. Wolf, wolf! Okay, all right, all right. Lonely caravan in the market place? Nie, chcę do lasu pójść. Runs around the castle bridge back to the throne room. No, not there. Rex wants to play. O, w sumie nie bawiłem się jeszcze z Rexem, w sumie faktycznie. Rex brings back the ball. Again! Jeszcze raz. Znowu przynosi piłkę. Ciekawe, ile razy można przynieść tę piłkę. Czy to w nieskończone będzie się działo? Serio? Czy ta gra? On jest niezmordowany, ten pies. Może za którymś razem coś się stanie. Czy to jednak będzie pętla? Nieskończona? Tararatata, lalala, co tam u was? Powiedzcie mi szczerze, jak wam minął dzień? Czy w co dzisiaj graliście? Może jakiś dowcip opowiemy sobie? Jakoś ostatnio dowcipów, nie mam pomysłu na dowcipy. Dobra, wystarczy tego zabawy, daj zabawy. Co? Rex want to play, he... No, not that. Okej, okay, powaliliśmy się z nimi, dalej możemy, że tak powiem, iść za nim, okej, okay, be nice. Dobra, mam pomarańczowy grzybek. Zjedzmy go. Tak, clarity. Dobrze. To jest bardzo dobry bonus. Ciekawe, czego na początku było 20, teraz jest 50 napisane. Terrible Warlord, send the army. Yes, o, zobaczcie, to dokładnie wiem, co się dzieje. Wysłać armię. Wyślijmy armię. Czyli prawdopodobnie, jak podjęliśmy jakąś decyzję, to dokładnie wiemy, co się stanie. The Goldsmith's Cartel. Yes? No, a nie, no niekoniecznie. Czasami wiemy, czasami nie. They want your approval. Yes, niech będzie. The river drop is dry again. We should build a dam. O, tu widzimy, co się stanie. No? Yes. Dobra, wybudujemy. This dam will limit the Vikings' access to water. Are you sure you want to proceed? Tak. My lord, could I talk to you in private? I know the priest will have to wait, but this is a very important matter. Dobrze. O co chodzi? The doctor enters a side room. He talks about nervously about Sir Jest, who was ill the previous week. Okay. During his fitful sleep, Sir Jest gave me a detail about a conspiracy against you. Should we bring him in? Zobaczcie. Hear about the conspiracy. Yes.
This is not true. Your doctor has a wicked soul. You should ask him about the hidden room. Tell the truth. Ukryty pokój. Nie, powiedz prawdę. Tak, usłyszeliśmy o konspiracji. Jestem ciekawa, o co chodziło z tym ukrytym domem, ukrytym pokojem. Shrewd scheming, okej. Okay. As you finish the sentence, Sir Jest falls to his knees screaming the senator. Okej. Okay. No, pulse, this is poison, someone doesn't want him to talk. No i pożegnaliśmy się z kolejną postacią. About that room, okej, dowiedzmy się, o co chodzi z tym pokojem. There is nothing wrong with this room, I have to conduct my experiment somewhere, at least be discreet. Not anymore. Wiecie co, mamy mało do religii, niech nie prowadzi swoich dziwnych badań. While digging for gold, we found an entrance. Oh, strange crypt, a very scary one with ghostly voices and foul smells. Wiecie co, nie chcę iść do tej krypty, dopóki nie będę znał wszystkich sześciu znaków, więc nie, szczególnie, że mi dobrze idzie i mam fajną moc. Nie tym razem. We would like to build a school in the capital for the enlightenment of the people. Wiem, że powinienem chodzić do tych podziemi, bo sam mógłbym zrobić notatki, które znaki gdzie prowadzą, tak, w tych drzwiach. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie tym razem. Enlightenment for the people. Yes, niech będzie. Trochę zapłaciłem za to i to mnie boli. We need to build a new church. Oh, don't we have enough? Właśnie. A fine company of the drunken soldiers ransacked an abbey. We want justice. Dobrze. If you were an animal, what it would be? A lion? Yes. A lion? Nie. A scorpion? Nie. A gazelle? Nie. Aha, czyli nic do budżetu nie doszło, szkoda. We would like to raise a new tax for the church shared with the crown, of course. Niech będzie. The east and south are coordinating an attack. Should we ask the west for help? Yes, niech będzie. Ło, znowu budżet padł. Your kingdom is poor and weak. A benevolent friend of mine would like to offer some help. For free? Yes. Wow! Wszystko wzrosło. The school is full of rats spreading rampant rumors. Ach, I have an informant. Should I investigate? Nie. A convent of nuns has started meowing. O Jezu, znowu. Spreading the village. General? Why would I care? Co się stanie? No właśnie, o to mi chodziło. Declared heretics and burned down the convent. Okej, okay, konwent został spalony. Sire, we should spend some money to build a communal barn to prevent famine. I to byłoby dobre. Ale zobaczcie, jak dostanę po dupci, więc jednak nie. Nie tym razem. I would like to conduct a mass to the memory of your father. Yes? No. Your people are starving, my lord. The price of bread is too high. Reduce? O Boże. No. No, tu muszę uważać na dwa znaczniki teraz. W sumie teraz na jeden. We are at war with too many enemies. It costs a fortune. We should negotiate a ceasefire. No, chyba musimy, bo inaczej przegramy. Dobrze. Your fortress is too weak. We should build a new tower. Nowa wieża. Nowa wieża. Dobrze, niech będzie nowa wieża. Someone murdered a rich merchant. It is said that the senator did it. Should we investigate? Should we investigate? Yes. Would you like to marry the young princess of neighboring kingdom? Oczywiście, wszystko mi wtedy dzięki temu wzrośnie. A large mob is attacking the main cat house in the city. They say they are possessed by the devil. Disperse the mob. I need more information. I teraz proszę bardzo. U ludzi stracę. Trudno, zaryzykuję. There is a crisis in your church. We need to reform our religion. Sure, let's do it. Not so fast. Dobra, religia i tak była wysoko. Queen Vivian, I invited my young brother to join us for the spring festival. How lovely. Okej, niech będzie. He came with a troop that dwarfed the city guard. Alright. Don't mind me, jakiś Badwin, żeby było ciekawiej. I'm just visiting for a couple of years, nothing definitive. No dobrze, okej. Okay. Ajajaj, czemu to poszło mi po ludziach? O, mamy fajny rok, same jedynki. Our country is at peace and business is good. We should keep the treasury full for harder times. Chyba jednak wolę wzrost wszędzie indziej. My king, I am with child. I will give you a son as is my duty. Okej. Okay. I am not that bothered. Niech będzie. Mamy następcę naszego. I'm happy to announce that you have a beautiful daughter. Co? Córka? Miał być syn. Come here, child. I wanted a boy. Ale zobaczmy, co się stanie, jak przygarniemy córkę. Co? A, myślałem, że to będzie znowu... No to właśnie, i znowu to jest ten gołąb.
Islanders are menacing us, we should attack them before they attack us. No i teraz pytanie... Co powinienem uszczuplić? Niech będzie. We need better defenses, the barbarians from the eastern baronies are at the border of our kingdom. Dobrze, niech będzie. The eastern baronies are at war against their population, crossing frontier as we speak. Welcome them, close the frontier. Dobra, a niech przyjdą, zapraszamy. Henry Farrington. Jakiś kurde bard z gitarą. I found blue and brown mushrooms in the forest. The blue one seems edible. Give it to me. You feel suddenly very happy. The strange things start to happen. To będą króliczki? Tak. I would like to conduct new research on the fabled transmutation of lead into gold. Could you finance me? Finance me. Dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. The Queen of the South would like to help us in our efforts to repel the invading armies. Dobrze. Znaczy, 34 lata. Dobrze, że wybrałem jednak ten bonus, bo z nim jest o wiele łatwiej. General Bloomington is a salmon swimming upstream, if you say so. Never mind. Dobra, to może coś z nim zróbmy. Would you like to play Red Dwarf? Jasne. Przecież mam bonus, który zawsze da mi wygraną. Dice are rolling. I'm pretty sure I won. I don't want to raise the stakes while... You don't want to raise the stakes? I raise you. Come on, I know you can better. Dobra, nie mogę więcej, bo przegram. Show me. Leave the goblet, leaving two dice. Even, it's not fair, you won. I need the money back. Let's try again. Albo no. W sumie mogę dzięki temu jeszcze raz zabawić się, zobaczcie. Jeszcze raz próbować wygrać. Nie, ale niech spada. Tak trochę kasy zdobyłem. This is the coldest winter of the last 30 years. After the weak harvest, your people are starving. No i teraz zobaczcie. Oh, I can't help. I wow, zobaczcie, jak finanse moje spadną. To, co zarobiłem, wszystko stracę. O kurde, we should create a pilgrimage to the tomb of Saint Armand. Yes? No. Niech będzie, yes. Oh, wow, dostałem po budżecie. Niech to szlak. Long live the king, you are turning 30 years old today. Ale no... Chyba mi się uda przeżyć to, zobaczcie, to chyba mam jakiegoś farta, że udało mi się jeszcze grać, mam 3 punkty, 3% budżetu. The rumor is spreading there is a new prophet on earth. New prophet, I suppose. Remember me? I am resurrected again. Arnold of Portune. Nie mam pojęcia, kto to jest. I don't believe you, congratulations. Okay. I would like to spend some time studying horticulture at the school. Yes? No. Nie, masz siedzieć i katować ludzi. Co to jest? You wake up in the middle of the night feeling the ears bending your back. You are old and tired. Go back to sleep. Okay. All day. This will have effect. Okay. I zaczynam zaraz źle słyszeć. No Jezu, znowu jestem stary i kurde i chropowaty. Brother, joj, wife, lively, kisle of some little bit of chililish. I have plans to enlarge it. It's perfect as it is. It's perfect. Yo, jollo, ipno, robt, aro, istoritoritos, a imiois, bildo, moroki, ripospost? Co? Jeżeli widzę build, to nie chcę build, ponieważ zaraz mi budżet strzeli. Tpe virlis lopti, plidifit, kili forsir fire. To mi się przyda, bo tu kasy trochę dostanę. The ostuary of the river Dioris dan dabgorus fai for travelers. We should sapotizo. Do fola roa. Co tu się dzieje w ogóle? No. I saw a 1000 boats full of tal apt burly mob. Mhm, chcą zakopać mob? General, we all have our fantasies. The pilgrimuge of subtiarmupt traps tropedets of people. We would la ilichetu mopetixet pix ivept. Nie, bo to będzie kosztowało mnie znowu kasę. Depsculis, ab eblabor spere łope, givita rola idiosis, stop it. Yes? No. Nie. My lord, you seem to breathe with a lot of difficulty. Are you alright? O, zobaczcie, a ja usłyszę idealnie. Are you alright? Nie, nie jestem dobrze. Nie jest mi dobrze. The river Droy, czyli drop, is flooding country with help from the church and the army. Yes? No. No i przegrałbym tak czy siak niestety, ponieważ nie miałbym kasy na to, żeby to cokolwiek z tym zrobić. A zatem, moi drodzy, przeżyliśmy 51 lat! Jak dobrze czasami, że człowiek gra jeszcze raz, zrobi to jeszcze raz continue, bo zobaczcie, mamy rekord. Rekord! Jeszcze nigdy nie zdobyliśmy 51 lat w tej
grze. Więc high score jest. Tak właśnie, dostałem jeszcze achievement Elder, pewnie pod kątem tego, że przeszło 50 lat. I możemy chyba zobaczyć, zobaczcie, 51, ostatnio to 43 miał, kurczę, George. Zobaczcie, Geralt, George, Geralt i Harry. Geralt i George zapewniają najdłuższą wieczność. Najdłuższą, znaczy zapewniają wieczność, ale chodzi mi bardziej, że nieśmiertelność wręcz prawie, bym powiedział. Znaczy to jeszcze jest mnóstwo do odkrycia rzeczy, chociaż już coraz mniej, jak widzicie, coraz więcej odkrywamy. I poznaliśmy już wszystkie, prawie wszystkie postacie oprócz 5. Tak w ogóle to widziałem, że twórcy planują jeszcze dodawać nowe karty w przyszłości, więc zobaczymy, jak gra będzie się rozwijać. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za kolejny odcinek z Reigns. I cóż, mam nadzieję, że w końcu uda się zajść gdzieś głębiej do tego cholernego dungeonu i zobaczyć, czy uda nam się w końcu kiedyś z niego wyjść, bo może tam uda nam się jakoś przekroczyć tego diabła. Dzięki bardzo, trzymajcie się wielka piona i do zobaczenia niebawem. Cześć!